w odwyku, nagranie z parku warszawskiego, nieznanego mi zupełnie, rozkopanego w połowie, ale z żywymi wiewiórkami. I dziś w odwyku będzie o pochodzeniu gatunków. Się tak starałem jako w takim stylu wołoszańskiego zacząć, że to nie idzie w ogóle, siądę sobie lepiej. O pochodzeniu gatunków to jest tytuł książki Charlesa Darwina The Origin of Species, która została wydana w 1859 roku, 150 lat temu mniej więcej, i zapoczątkowała cały ten paradygmat ewolucji, który dzisiaj obowiązuje. Czyli mówiąc po ludzku, odtąd się zaczęła ewolucja, tak mniej więcej, plus minus. I w ogóle dlaczego o tym mówię? Bo zadano mi ostatnio pytanie, parę osób w sumie zadawało mi pytanie na temat ogólnie rzecz biorąc zmian w organizmach ewolucyjnych. Są pytania oczywiście, dlaczego Marty nie wierzysz w ewolucję, jesteś głupi, skruchty w ogóle, albo to głównie są takie pytania ludzi, którzy przychodzą i mówią: Martin, ja rozumiem, że ty coś tam usłyszałeś od kogoś, ja ci wytłumaczę, jak to jest naprawdę. Po czym mi zaczynałem tłumaczyć coś, co ja już 250 razy wcześniej słyszałem w kółko to samo. Dlatego mam straszną awersję, już takie obrzydzenie do odpowiadania po raz 250 tego samego. Więc mam nadzieję, że to, co teraz powiem, wyjaśni ludziom te różne koncepcje błędne, które mam w głowie, które myślą, że ja uważam. Odnośnie, dlaczego nie wierzę w ewolucję właśnie, to jest ten temat. I tak, zacznijmy od początku, jak to było, bo wtedy będzie więcej jasne, kiedy sobie prześledzimy całą historię. Zaczęło się 150 lat temu od właśnie tej książki The Origin of Species Darwina. Od tego momentu świat ogólnie zaczął wierzyć w ewolucję, inaczej mówiąc w to, że wszystkie organizmy, ja tam wiewiórka, tam się dwie jakieś gonią, tam ptak jest gdzieś i to drzewo i te tutaj, to co po mnie chodzą, bakterie, których nie widać też. Że to wszystko pochodzi ze źródeł naturalnych i rozwija się i zmienia jedno w drugie cały czas. Jedno w drugie się zmienia. W skrajnym przypadku mówiąc, to drzewo, które tutaj... Widać to drzewo, czy nie widać? Powinno być widać. Liść. Ten liść to ja. Dawniej. To jest mój przodek, ten liść. Witam dziadka. To ogólnie większość ludzi w to wierzy, bo tak im... Głównie dlatego, żeby mieć święty spokój. No, niektórzy wierzą, bo w to wierzą, bo coś tam już więcej wiedzą. Dobra. Od tego momentu świat zaczął w to wierzyć. Dlaczego mniej więcej zaczął w to wierzyć? Co to było takiego fajnego w tej teorii? No było to fajnego, że ta teoria jest po prostu bardzo fajna. Tak dobrze, jakoś tak fajnie brzmi dla ludzi, którzy cenią sobie mózg, nie? No bo, wiecie, zawsze można wytłumaczyć, że na przykład ta tu zepsuta zapalniczka, o, spada na ziemię, ponieważ niewidzialny krasnoludek wyciąga ją z mojej ręki i pcha w dół, albo jakieś takie rzeczy. Nie, to jest jakaś teoria, jest, naukowa nie jest, bo jest nie do sprawdzenia w ogóle. I można oczywiście mieć różne inne też teorie, że tu jest jakaś niewidzialna sprężyna czy coś, ale można też wysnuć teorię, że grawitacja jest, która obowiązuje na podstawie obserwacji. Ta teoria pasuje bardziej do rzeczywistości i nie wymaga zakładania niewidzialnych krasnoludków. Więc to jest lepsza ogólnie teoria, bo jest prostsza. I taka jakoś tak fajna, taka sensowna się wydaje, nie? Dlatego też ewolucja jest tak szeroko akceptowana była od 150 lat, bo pozwala wytłumaczyć coś normalnie, bez jakichś niesprawdzalnych, dziwnych bytów, zakładania kogoś, kto coś tam stworzył i już, ale go nie ma i go nikt nie widzi. To też takie, wiadomo, że niesprawdzalne, ciężko to podejść do tego naukowo. Ale w którymś momencie nauka gdzieś tam przyjęła takie założenie, niepisane, milczące, które jest tylko założeniem. Nie jest to żaden wymóg, fakt, ani nic takiego. To jest zwykłe założenie, które sobie można przyjąć albo nie. Tak po prostu dogmat. Przyjęła sobie nauka taki dogmat, powszechna nauka, że coś, co wymaga do wyjaśnienia udziału jakichś rzeczy ponadnaturalnych, nienaturalnych, niemechanicznych, nie może być naukowe i już. Czyli
Gdybym na przykład tutaj na ręce mi wyrósł, nagle pojawił się kaktus. Tak po prostu pyk, pojawił się. To wyjaśnienie, że Bóg go stworzył teraz, byłoby nienaukowe. Mimo, że tak by było. Więc nawet jeżeli to jest prawda, że Bóg to stworzył mi tu kaktusa w tym momencie, to nikt by tego żaden naukowiec nie zaakceptował, bo to jest nienaukowe z założenia i definicji. Że po prostu nie może być Boga i już, kropka. Bo Bóg jest w ogóle nienaukowy z założenia. Więc to założenie trzeba mieć zawsze, pamiętać o tym, że nie ma nic wspólnego z nauką takie założenie. Nauka i naukowe coś, podejście naukowe, jest naukowym dlatego, że pozwala odkryć prawdę. Celem nauki jest poznanie prawdy o rzeczywistości, która nas otacza, w której żyjemy. Zrobienie sobie założeń z góry, że Boga nie ma, nie jest w ogóle naukowym podejściem, bo od razu wykreśla jakąś możliwość prawdy. Czy Bóg jest, czy nie ma, no to nie jest przesądzone i dowieść tego nie sposób, ani też i obalić też raczej trudno. No można próbować, może komuś się uda jakoś znaleźć taki dowód na to, że jest albo że go nie ma. Są różne przesłanki, ale zakładanie z góry, że czegoś nie może być, bo nam się to nie podoba, to w ogóle nie ma nic wspólnego z nauką. No. Tym niemniej pod wpływem ewolucji, głównie od tych 150 lat, w tą stronę nauka poszła i ponieważ ten pogląd pozwalał wywalić wszystkie siły ponadnaturalne, nienaturalne z całego rozumowania, to tak sobie zrobiono i już. I tak sobie płynnie przeszła nauka ze sposobu odnajdywania prawdy do sposobu odnajdywania prawdy pod warunkiem, że nie ma Boga. W tym sensie, mówiąc i patrząc, można powiedzieć zupełnie wprost, że ewolucja zabiła Boga. W umysłach ludzi w każdym razie. Zabiła go, wywaliła, wymazała, uczyniła kompletnie niepotrzebnym. Przyjęto założenie, że Boga nie ma, jako pogląd naukowy. No. Nie pisano oczywiście, bo to wiadomo. Dobra, ale co było dalej? Najważniejsze to, z czym tutaj chciałem mówić, to jest kwestia zmian. Tak naprawdę, a nie jakieś filozoficzne aspekty ewolucji. Bo Darwin powiedział, że z tego liścia powstał w końcu człowiek. Tak powiedział, ale nie powiedział, jak to się stało. I tu jest cały pies pogrzebany. Ostatnio ktoś napisał do mnie, że gadał na lekcji biologii z nauczycielką, że sugerując, że teoria ewolucji może nie być taka prawdziwa, aż jak to pani pokazuje. No to pani się wzięła i ogólnie zaczęła śmiać, że tutaj nie jest religia lekcja, tylko naukowa lekcja, czy coś. No i ogólnie nie powiedziała żadnego argumentu, tylko zaczęła się śmiać. Więc ogólnie śmiech to jest całkiem ciekawy argument, bez przekonujący, zwłaszcza dlatego, kto się śmieje. Ale tak naprawdę świadczy tylko o głupocie, a nie o żadnym naukowym podejściu. No, o tym, co jest prawdziwe, a co nie, decydują argumenty, a nie to, kto się głośniej śmieje. Tak mi się wydaje w każdym razie. Aczkolwiek fajnie się pośmiać, zresztą. Ja się też chętnie z pani pośmieję. Jakbym był na tej lekcji, to bym też pani udowodnił, że pani nie wie, o czym mówi. Ja bym się pośmiał, żeby było fajnie, ale co to za rozmowa jest, nie? Więc dla wszystkich, którzy mają takich nauczycieli w szkole, którzy tak równie naukowo podchodzą do spornych kwestii, to myślę, że ten odcinek się szczególnie przyda, bo przynajmniej tutaj pokażę, dlaczego, gdzie jest ten problem w ewolucji. Tak na chłopski rozum. No, to właśnie to był wstęp. Ile już ten wstęp trwa? Krótko, dobra, ma być krótko, a ja tutaj tak nawijam. To leci tak. 150 lat temu, jeszcze raz zacznę, Charles Darwin napisał o pochodzeniu gatunków The Origin of Species. Nie mówiąc, jak te zmiany ewolucyjne przebiegały, czyli jak ten liść się zmienił w wiewiórkę, wiewiórka w coś tam, grzyb w coś tam, a potem człowiek i tak. Nie powiedział jak. Powiedział, że się zmienia, bo jest podobne i on myśli sobie, że tak mi się zdaje, że się zmienia. Tyle podobieństw jest w końcu. Różnorodność życia na Ziemi jest, to jest fakt, jest niewiarygodnie duża. Samych gatunków owadów jest, no nie wiem ile dokładnie, mnóstwo. Jest więcej niż chyba wszystkich innych razem wziętych typów organizmów. No ale po prostu taka mnogość i różnorodność musiałaby pochodzić od jakiegoś najprostszej formy i potem cały czas się zmieniać. Tych zmian ewolucyjnych musiałby być niewiarygodnie dużo cały czas na całej Ziemi. Ewolucja, skoro jest, musi trwać dalej. Nie? Pytanie jest, jak się zmienia jedno zwierzę w drugie? Więc teraz, za czasów Darwina to nie trzeba było mówić właściwie, bo nie wiadomo było tak naprawdę, bo nikt nie wiedział, że jest coś takiego jak genetyka w ogóle. My sobie myśleli, że organizmy się składają,
a ja wiem z czego, z jakichś minerałów, czy z tam czegoś, z kryształów były jakieś teorie, że się składają, albo z jakichś takich symetrycznych, dziwnych tych. No i potem dopiero odkrywano rzeczy. Kod DNA, żeby pokazać jaka to jest, jak świeża nauka jest tak naprawdę, kod DNA odkryto jego istnienie, działanie i ogólnie wiedza o tym jest, pochodzi z roku 1953 chyba, gdzieś plus minus 2 lata, czyli 50 lat temu z hakiem, 60 prawie. No to tu mamy 150, od 150 lat rozwija się koncepcja ewolucji i ludzie twierdzą ostro, twardo, że tak, tak, powstają z wiewiórek grzyby, odwrotnie, z grzybów wiewiórki, z wielorybów tam foki, z fok i tak dalej, wiecie, nie? Nie wiedząc w ogóle jak to się dzieje, bez żadnego dowodu, że w ogóle się to dzieje, i tak, nie? No. I dopiero 50 lat temu okazało się, jak dokładnie działa to wszystko, tak na poziomie już technicznym, żeby można było powiedzieć, jak się zmienia jeden argument, jeden gatunek w drugi, czy tam grzyb w coś. No i teraz tak, wszystko się nagle zmieniło. To pamiętajcie, że przez 100 lat, jeżeli już świat zaczął w coś wierzyć, cały świat naukowy przyjął już jakąś teorię zgodnie, no oprócz paru tam oszołomów, którzy poddawali wszystko w wątpliwość, nie? Jak to w sumie w nauce powinno się robić, ale kto będzie nam poddawał wątpliwość, jak mu nie dadzą dotacji na badania, nie? Bo wywalą z uniwersytetu. No więc ogólnie no, tak to działa, że świat, ludzie są tak skonstruowani, że raczej wolą iść wszyscy w jednym kierunku. Nawet jeżeli to jest zły kierunek, to takie lemingi po prostu, że fajniej jest być w grupie, nie? Dla towarzystwa lepiej nawet wierzyć w coś, co nie jest prawdą do końca. Albo nawet lepiej nie sprawdzać, czy jest prawdą, skoro wszyscy wierzą, to musi być. No wiadomo, że tak to psychologicznie działa. Więc ludzie wcale, nauka sama z siebie wcale nie dąży do odkrywania prawdy. No, dąży z jednej strony, z drugiej strony, ponieważ nauka jest uprawiana przez ludzi, dąży do tego, żeby powstawały jedynie słuszne teorie, które potem się podtrzymuje, bo i się to wszystkim opłaca. No, i taki problem. Dobra, ale powiem tak, że gdybym ja żył w czasach Charlesa Darwina, 150 lat temu, to bardzo możliwe, że wierzyłbym w ewolucję, że rzeczywiście ma miejsce. Bo w roku tam 1870, powiedzmy, 60, ta teoria miała sens. Ona była całkiem sensowna. Nie dało się ją obalić nijak, więc mogła być do przyjęcia zupełnie. Poza tym bardzo prosto i fajnie tłumaczyła rzeczywistość żywą, nie? Jest bardzo fajny pogląd, nie? Że był człowiek, wcześniej była jakaś prostsza forma, jeszcze wcześniej była prostsza i to się samo zmienia. To jest tak jakby tłumaczyć działanie zegarka na dwa sposoby. Pierwszy sposób to, że siedzi niewidzialny znowu krasnoludek i popycha wskazówki. Albo mrówki chodzą niewidzialne i popychają wskazówki. I tłumaczyć sobie to wszystko w coraz bardziej skomplikowany sposób, tłumaczyć sobie, dlaczego tak równo się w takim razie wskazówki przesuwają, albo coś tam, nie wiem. I tak się mnoży teorie i się robi jakaś potwornie skomplikowana teoria bazująca na niewidzialnych mrówkach. Dlaczego działa zegarek? No i może być druga teoria, która wyjaśnia, że w środku są kółka, które napędza sprężyna i se to samo chodzi. Tak naprawdę jedna koncepcja i druga wymaga istnienia gdzieś jakiegoś projektanta, więc jedna i druga zakłada istnienie tego Boga, czy jak sobie go nazwiemy. Ale ta druga teoria zegarka jest dużo lepsza, jest prostsza, sensowniejsza i lepiej tłumaczy. Nie? Na tej samej zasadzie ludzie akceptują teorię ewolucji, bo jest prostsza, lepiej tłumaczy, jest naturalna, nie wymaga dokładania dziwnych bytów następnych. Więc mówię, 150 lat temu ja bym całkiem możliwe, żebym akceptował tą teorię ewolucji, albo przynajmniej uznawał, że jest całkiem to prawdopodobne, że tak było. Ale nie 50 lat temu, kiedy odkryto kod DNA i cała genetyka się rozwinęła. Tu się wszystko zmieniło i tu jest największy problem. Bo odkryto, jak się zmieniają te organizmy. No i pierwsza rzecz, która się okazała, jak już ludzie zaczęli poznawać tą genetykę i naturę w ogóle życia na Ziemi, jest taka, że organizmy, cała informacja o tym, jak jest zbudowany organizm, oczywiście jest w kodzie DNA zawarta, a kod DNA z kolei ma mnóstwo zabezpieczeń, żeby się nie zmieniać. Podczas kopiowania się kodu DNA zachowuje się
pełna staranność tego, żeby kod był zachowany identycznie. Wszystkie błędy są natychmiast niwelowane, niszczone, odrzucane, poprawiane. Cała konstrukcja tego kopiowania, replikacji kodu DNA jest jakby zaprojektowana w ten sposób, żeby była zawsze niezmienność tych gatunków, tego kopiowania się. I tutaj jest problem, bo nagle, jak się okazało, dowiedzieli się ludzie, jak powstają organizmy, to okazało się, że one nie ewoluują, tylko wręcz przeciwnie, one się zachowują w niezmienionej formie. I tutaj nastąpił duży szok. W tym momencie całą teorię ewolucji należało odrzucić. Już, po prostu koniec, fałszywa jest, nieprawdziwa, nie pasuje to, w ogóle to nie tak działa. Albo coś nowego wymyślić, bo w tym momencie nie można było wierzyć w to, że organizmy się po prostu zmieniają, bo tak, pchane chęcią dostosowywania się do środowiska i warunków otoczenia. Dobór naturalny wystarczy, organizmy się same z siebie zmieniają. Organizmy się same z siebie nie zmieniają. Więc powstała, ktoś wymyślił, wpadł na pomysł, że no dobra, skoro organizmy same z siebie naturalnie się nie zmieniają, to zmieniały się najwyraźniej nienaturalnie. I zaczęto komplikować tą sytuację, co ciekawe, zupełnie w taki sposób, jak by się komplikowało teorię, że mrówki pchają wskazówki zegarka i coraz bardziej dokładając następne rzeczy, tak właśnie zaczęto robić z teorią ewolucji. To już widać, że ktoś zaczyna tak robić z teorią, to znaczy, że teoria jest do dupy po prostu, bo już zaczyna do niczego nie pasować i trzeba następne łaty wstawiać. Więc pierwszą łatą najważniejszą było to, że organizmy się zmieniają za pomocą mutacji, czyli błędów, takich nahama, kompletnych błędów, takich syfnych, złych, pod wpływem promieniowania czy czegoś, robi się po prostu zepsuty kod DNA. I z tego zepsutego kodu DNA, tam mogą powstawać wtedy zmiany. No. Po czym zaczęto robić eksperymenty, żeby sprawdzić, czy ta teoria ma sens. Czyli brano sobie tam muszki owocowe i dawaj, mutujemy, nie? I tu promieniowanie, tu coś. Psujemy te muszki i zobaczymy, czy przez psucie się coś wyjdzie. No i się oczywiście okazało, czego się już nie uczy w szkołach, takich szczegółów, bo po co to za bardzo szczegółowo, co tam mieszać ludziom głowy, że eksperymenty na muszkach owocowych między innymi wykazały, że ta teoria absolutnie nie ma sensu, bo wszystkie mutacje, wszystkie są szkodliwe, a jeżeli nie, to kilka z nich tam jest neutralnych, czyli że organizm przeżył i się nie zepsuł na tyle, żeby nie dożyć następnego dnia, nie? Takich mutacji, które szukano, które dadzą coś pozytywnego, nową rzecz, jakąś dodatkowe, jakiś plus dla organizmu, coś, z czego mogą powstać nowe rzeczy, nie ma. Tak się po prostu nie dzieje. Nie ma takich rzeczy. No i żeby ogólnie badania były załamujące, no ale ludzie, po 100 latach trzymania się jakiejś teorii, po tym jak setki tysięcy naukowców z tego żyją, nie można sobie tak po prostu obalić i powiedzieć, sorry, myliliśmy się przez 120 lat i no to zmieniamy wszystko, od początku jedziemy, nie? No więc trzeba to ciągnąć dalej, jak już się w to weszło. Więc szukają oczywiście następnych znowu teorii i powstały coraz dziwne teorie, jak się okazywało, że nie pasuje to, co odkrywamy, do faktów. Nie pasuje na przykład to, co Darwin zakładał, oprócz samej zmienności, że spodziewaliśmy się, że znajdziemy mnóstwo organizmów pośrednich, bo ewolucja z natury rzeczy miała przebiegać płynnie. To jest taka ogólnie, to jest jedna z koncepcji przebiegania ewolucji, ale ogólnie powszechnie akceptowana są też inne, na przykład takie, że są skokowe zmiany. No, które, te koncepcje coraz bardziej przypominają po prostu kreacjonizm, no, ale jak widać po tym, co bardziej pasuje do faktów. No, w każdym razie okazało się, że nie ma tych organizmów i się teraz oczywiście usiłuje na siłę dobierać jakoś tak te organizmy, które istnieją, żeby się układały w jakieś logiczne ciągi, takie zmienne ciągi, nie? Że tu mamut, tu słoń, pomiędzy nimi no nic nie ma, co prawda, no ale zakładamy, że jeszcze jest 5 innych, nie powiemy ludziom, że ich nie odkryto jeszcze, że się kiedyś odkryje, no i już mamy, i ludzie wierzą. No i do tej pory to tak działa, że pokazuje się jakieś płynne przejścia organizmów, z których tak naprawdę odkryliśmy szczątki pierwszego i ostatniego, a to, co są pomiędzy, to już jest, to jest inwencja rysownika. Albo program komputerowy, prawda, który ładnie w 3D pokazuje, jak się zmieniało i tyle. Ale faktów tam już nie ma, to jest tylko pierwsze i ostatnie. No może jest jeszcze jedno w środku, jak ktoś ma szczęśliwy, jakiś sobie znajdzie taki ciąg.
No i tu jest jeden z błędów, ale najważniejsze, o czym teraz mówię, to jest kwestia zmian. Dobrze, w tym momencie, kiedy ja już wiem, że genetyka jest, no że organizmy są tak skonstruowane genetycznie, żeby się nie zmieniać, i jeżeli wiem, że mutacje, czyli te po prostu zepsute organizmy, nie generują powstawania nowych, lepszych organizmów, to jest dosyć oczywiste. No, to nie trzeba naprawdę geniusza, żeby wyciągnąć wniosek, że jak skopię ten rower, który tu stoi, jakimś młotkiem porozwalam go, to nie wyjdzie z tego Mercedes. To jest w ogóle tak absurdalna koncepcja, że mutacje, czyli zepsute kody DNA, mogą po skumulowaniu się oczywiście i odpowiednio długim czasie dać coś lepszego, no to jest absurd. To jest tym bardziej absurd, że nigdy tego nie udowodniono, mimo że oczywiście wszystkie badania są tendencyjne. Inaczej mówiąc, bada się na przykład te muszki owocowe, mutując je, bada się od razu z założeniem, że chcemy coś udowodnić z góry i tylko jeden wynik nam pasuje, a resztę jak nam nie pasuje, to nie było badania, jeszcze raz, od początku, aż nam wyjdzie. To przypomina postępowanie gościa, który rzuca monetą i jak mu wyjdzie reszka, to mówi, wiecie co, to było złe losowanie, jeszcze raz powtórzmy. I będzie rzucał, aż mu wyjdzie to, co chce. No to nie ma znowu nic wspólnego z nauką. Takie postępowanie, no ale bardzo łatwo jest też takie wyniki zaprezentować ludziom potem jako coś naukowego, bo po prostu się pomija wszystkie badania, z których nam wychodzi coś, co nam nie pasuje i w podręcznikach piszemy tylko, że tak, oczywiście, że są formy przejściowe trzy. Ichthyostega, Archaeopteryx i nie wiem, jeszcze tam parę sztuk. Byłem w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie i zgadnijcie, jakie tam wiszą formy przejściowe. Ichthyostega, Archaeopteryx i te jeszcze tam parę innych. W kółko to samo. Czy na całej kuli ziemskiej jest tylko 5 form przejściowych na ileś tam setek tysięcy różnych gatunków? Chyba więcej z tych jeszcze, biorąc pod uwagę te, które wyginęły, to będzie chyba z milion i więcej. Nie wiem, ile jest gatunków. Muszę to sobie sprawdzić, każdy może sprawdzić. 5! I w kółko to samo, tak? Pokazują. No, jakieś mało, jakbym powiedział, że ta teoria jest mało udokumentowana, delikatnie mówiąc, no. Zawsze każdy może zrobić łatwy eksperyment. Zapytajcie pani od biologii w szkole, żeby wymieniła 20 form przejściowych takich, albo nie, albo dajcie jej jakieś tam dwa organizmy, jeden prosty, drugi skomplikowany, i niech ona wymieni pomiędzy nimi 10 przejść, które istnieją, a nie które sobie ktoś wymyślił w głowie, że powinny być, tylko takie, których znaleziono szczątki albo żyją dzisiaj. No i proszę bardzo, zobaczycie, na ile ta teoria jest tak naprawdę oparta na faktach, a ile to jest inwencja twórcza. No, teraz co do zmian w końcu, bo to miało być najważniejsze, a teraz dochodzimy dopiero teraz do sedna. Trzeba rozróżnić, bo tutaj ludzie popełniają często błędy. Ja sobie sprawdzę, czy się nagrywa. Czekajcie. Nagrywa się. Właśnie, zmiany. Trzeba rozróżnić między zmianami, które powstają w organizmach naturalnie, o których wiemy, które są faktem, od zmian, które są natury ewolucyjnej. Teraz wyjaśniam, o co chodzi. Jak wiemy, to drzewo, jak spadnie z niego nasionko, to widać w końcu to drzewo, czy nie? Może widać. To jest liść z drzewa, bo nie wiem, czy widać. Liść z drzewa, które rodzi nasionko. Nie mam nasionka, bez sensu takie rekwizyty. Jak spadnie to nasionko, to wiadomo, że nowe drzewo, które wyrośnie, będzie inne niż poprzednie drzewo było. Wiemy o tym, nikt z tym nie polemizuje, nawet najgłupsi kreacjoniści. Ja najgłupsi to może polemizują, bo są. Ale już z bezkrajności nikt nie polemizuje, kto cokolwiek wie, prawda? Tak samo jak wiemy, że my ludzie choćby, jak się rodzimy, to jesteśmy trochę inni niż nasi rodzice, ale dziedziczymy ich cechy, ale jesteśmy trochę inni. Czasem dziedziczymy cechy kogoś innego niż rodzice, czy dziadka, czy tam kogoś dawniej. Bywa. I to wiemy, że tak się dzieje, więc organizmy się zmieniają. To jest naturalne, że się zmieniają. Teraz pytanie, jakie zmiany... O, dobra, takie pytanie. Czy takie zmiany tego typu, przez dziedziczenie, przez zmienność taką wewnątrz gatunku, mogą wytłumaczyć różnorodność życia na Ziemi? Inaczej mówiąc, czy dzięki tym zmianom z tego liścia mógł powstać człowiek? Nie mógł. Więc te rodzaje wszystkie zmian
te wszystkie rodzaje zmian, które nie mogą tłumaczyć ewolucji, nazwijmy je zmianami nieewolucyjnymi. Są zmiany naturalne. Wszystkie te zmiany są pewne, że one zachodzą, bo one są do udowodnienia. Zresztą z obserwacji codziennego życia wiemy, że tak się dzieje. Nie? Dobrze, to inne zmiany. Jakie jeszcze mogą być możliwe zmiany? Mogą się zmieniać organizmy, wiemy, pewne cechy mogą dostosowywać do środowiska. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli żyje, ja wiem, powiedzmy pies jakiś. Jakiś pies, nie wiem, może być pies. Dobra, załóżmy, że pies żyje. Jakiś łysy jamnik żyłby w środowisku, gdzie jest zimno przez ileś pokoleń. To możliwe, to nie jest możliwe, ale... No dobra, jest całkiem możliwe, że wyrosłaby mu grubsza skóra na przykład. Byłaś, żeby zgrubiała mu skóra, żeby zaczął inaczej trochę żyć, co innego jeść, może mu się trochę dostosował układ pokarmowy, takie tam rzeczy. Inaczej mówiąc, wiemy, że zachodzą zmiany, nazywają to kreacjoniści mikroewolucyjne, które zmieniają parametry różne organizmu. Na przykład dłuższe lub krótsze włosy mogą być, może się zmieniać kolor, może się zmieniać wielkość organizmu i to jest dalej ten sam organizm. Może się zmieniać, co jeszcze właściwie, kolor, wielkość, grubość, umiejscowienie organów trochę, do pewnego stopnia może się rozrosnąć gdzieś komuś mięsień albo zmniejszyć. To są ciągle zmiany. Takie zmiany są oczywiście. Na przykład te zmiany są często przytaczane przez ewolucjonistów jako potwierdzenie, że ewolucja zachodzi. Ciągle do mnie ludzie piszą, że jest eksperyment z ćmami w Anglii. W kółko te same przykłady są. Naprawdę, nie wiem, mogę sobie dzisiaj wypisać, że mi się nie chciało, bo mam dość tych przykładów, jak ciągle je słyszę. W kółko te same. Na przykład do tych ćmy były. Ktoś zrobił argument, kiedyś podał argument, że ćmy były takie w Anglii. Jedne miały białe skrzydełka, drugie miały ciemne. Jak się zaczęło kurzyć tam i z fabryki produkować pył, to się nagle zrobiły ćmy ciemne, nie? A białe wyginęły. Albo że ktoś też sugerował, że te białe się zmieniły w ciemne. Ja wiem, jedno i drugie jest możliwe, bo kolory się też mogą chyba zmieniać, myślę. To nie jest jakaś taka zmiana... nie wiem, czy jest zaobserwowalna. Myślę, że to były dwa różne gatunki po prostu, więc to nie jest dobry przykład. Ale mogą się zmieniać na pewno wielkości zwierząt. Tak, to wiemy, że mogą być rosnąć, maleć, w zależności od potrzeb i środowiska. Tak, takie zmiany zachodzą i nikt z nimi nie polemizuje. Kreacjoniści wiedzą, że zachodzą te zmiany. Ci, co są kumaci oczywiście, ewolucjoniści też wiedzą. Natomiast niekumaci ewolucjoniści twierdzą, że te zmiany to są zmiany ewolucyjne. Czyli to są zmiany, które tłumaczą, że grzyb mógł się w końcu przez ileś tam pokoleń zmienić w wiewiórkę. Więc nie mógł. To nie jest zmiana ewolucyjna, podkreślam. Dlaczego? Dlatego, że choćby grzyb nie wiadomo jak długo zmieniał kolor, wielkość, grubość, takie rzeczy, tam układ kropek na tym swoim kapeluszu, to nie będzie z tego, przez te zmiany nigdy nie pojawi się wiewiórka. Nigdy. Przenigdy. Amen. Więc te zmiany dalej nie są ewolucyjne. Zmiany ewolucyjne. To jest to, co nas interesuje i to jest to, przez co ja nie wierzę w teorię ewolucji, póki nie będzie jakichś zmian ewolucyjnych zaproponowanych, sensownych. Nie ma takich zmian. Zmiany ewolucyjne są to zmiany, przez które grzyb może stać się wiewiórką, a wiewiórka człowiekiem. Bo oczywiście w odpowiednio długim czasie, przez tam dużo etapów. Ale w skrócie tak. No. Albo ameba stać się tam psem i tak dalej. Te zmiany to nie są ani dziedziczenie. Przez dziedziczenie, przez cech, przez krzyżowanie się gatunków też nie. Nie może to nastąpić, bo krzyżowanie się gatunków, na przykład, nie wiem, Pekinczyk z bokserem się spikną, załóżmy, i będą mieć dziecko. To co z tego wyjdzie? No pies dalej. I zawsze będzie pies, choćby nie wiem, jaki pies z innym psem się tam skumplował i chciał mieć dziecko, to zawsze będzie pies. No i muszą być nawet psy. To nie musi być wewnątrz gatunków, wewnątrz jednego gatunku, tylko pomiędzy różnymi gatunkami. Bywa tak, że się różne gatunki mogą ze sobą krzyżować i powstają nowe gatunki. To się też dzieje i też ewolucjoniści nie kumaci twierdzą, że to są zmiany tłumaczące ewolucję, że to jest dowód na ewolucję. To nie jest dalej dowód na ewolucję, bo choćby nie wiem, ile się te gatunki ze sobą krzyżowały, to zawsze następne gatunki będą tylko czymś,
co jest podobne do poprzednich gatunków. I nie będzie nic spoza tych gatunków, które doprowadziły do powstania tego nowego. Rozumiecie? To łatwe dosyć jest, nie? Nie, jeżeli się liść zielony pomieszamy z liściem czerwonym, to zawsze wyjdzie liść. Tak czy inaczej nie tłumaczy to zmian ewolucyjnych. Więc co to są zmiany ewolucyjne? Więc są tylko jedne zmiany ewolucyjne, to jest tylko jeden zaproponowany mechanizm zmian ewolucyjnych. Tylko jeden. Wszystko inne wyrzucić, bo to nie tłumaczy ewolucji w ogóle. Ten jeden sposób to są mutacje. I powie wam to każdy ewolucjonista, powinni teraz mój wykład, prawda, krótki tutaj puszczać w szkołach dla tych wszystkich nieuków, którzy teraz przychodzą do mnie i mi mówią, że hej Martin, bo ja tutaj mam przykład czegoś, że się komuś psu ryj wydłużył, no to przecież wiadomo, że ewolucja, no to nie jest dalej ewolucja, bo to nie wyjaśnia zmian. W jaki sposób pies przeszedł w coś następnego, nie wyjaśnia to. Musiałby ktoś podawać takie zmiany, które powodują powstanie czegoś nowego, czego nie było wcześniej, a nie tylko zmieniają parametr czegoś, co było. To są dwie różne sprawy. O, idzie pies jako demonstracja. Uwaga, gdzie na demonstrację? Demonstracja? Nadchodzi. Jest. Dobry. O, przykład. Tam do kamery. No. O czym ja to mówię? Że zapomniałem. No, dobrze, mamy materiały poglądowe o zmianach. Dobra, więc mutacje to jest jedyna zmiana ewolucyjna, jak na razie, o której wiemy. Wszystkie inne mogą być jakieś tam, oczywiście też zachodzą i wiemy, że zachodzą, nie tłumaczą różnorodności życia w ogóle. W ogóle obserwacje życia, to dosyć ważna jest informacja, wydają się... Nie, zdecydowanie prowadzą do wniosku, że istnieje wewnątrz jakiegoś grupy organizmów jakaś granica zmian. Granica zmian to jest obserwowalne po prostu, czyli jeden gatunek może się zmieniać w tą stronę, w tamtą stronę, tu zwiększać, zmniejszać, kolory zmieniać czy coś, ale zawsze jest gdzieś granica i ta granica jest... No nie wiem, jak ją zdefiniować w ogóle i mam nadzieję, że ktoś się tym zajmuje, bo bym chętnie poznał wyniki takich badań. Ale wszystko wskazuje na to, że istnieje ta granica, poza którą się już nie da wyjść. Czyli no, ten pies, który tu był, może się dosyć dużo zmieniać, w zależności od tego, w jakim środowisku jest, ale nie może wyjść poza pewną granicę zmian. Nie może wyjść poza swój gatunek. W tym odcinku się staram nie mieszać Biblii do niczego, ale tutaj zauważę, że jest to zgodne z tym, co mówi Biblia. To obserwacja rzeczywistości, mianowicie z tym zapisem na samym początku, że organizmy będą się rozmnażać według swoich rodzajów. I to wydaje się, że właśnie jest tą granicą zmian, którą ja bym chętnie poszukał i znalazł, gdzie jest ta granica. I granica ta dotyczy w ogóle genetyki oczywiście. Wszystko jest na poziomie genetyki się dzieje. W czasach Darwina to można było łatwo powiedzieć, że no po prostu się zmienia wszystko i nie ma żadnej granicy zmian, no bo nikt nie wiedział, jak się to zmienia. Teraz wiemy, że są granice, a granicą jest konstrukcja genetyczna organizmów. I to jak wiemy, jest część kodu DNA, która odpowiada za właśnie rdzeń organizmu, za to, że pies jest psem, i jest ta część, która określa cechy indywidualne tego konkretnego psa, co tu był. Nie? I jak wiemy, te konkretne cechy tego psa się zmieniają, bo ma różnych rodziców, jeden jest, ma prawe oko czarne, drugie białe, a inny jest większy, a trzeci bardziej szczeka. No, więc ta część kodu DNA, jak wiemy, się zmienia, ale jest ta część niezmienna, która sprawia, że każde dwa psy urodzą psa. I tyle. No. I to powoduje właśnie problem w teorii ewolucji. Ja myślę, że to jest jeden z najbardziej, jak dla mnie, nie, to jest po prostu nie do przejścia, choćbym nie wiem, jak chciał wierzyć w tą teorię, nie uwierzę w nią, póki mi ktoś nie poda propozycji realnej, sensownej, jak mogą powstawać zmiany pomiędzy organizmami, powodujące, że jeden organizm zmienia się w zupełnie inny, nowy zupełnie organizm. I ta granica zmian wyznacza... Nie, ta granica zmian, jeżeli istnieje, a wszystko wskazuje na to, że istnieje, nie wiem, czy to się da udowodnić, czy nie, ale obserwacje mówią, że istnieje. Więc jeżeli istnieje, to ona przekreśla całą możliwość ewolucji. Jedyną możliwością ewolucji są rzeczywiście mutacje, czyli błędy, w ogóle niszczenie się organizmu, jakieś wyjście poza naturalny mechanizm. Mutacje nie są niczym naturalnym. Mówimy o mutacjach, które są nienaturalne, są wbrew naturze, wbrew konstrukcji organizmom.
organizmów. O takich zmianach, o takich mutacjach mówimy. No czyli po prostu coś jest źle i z tego ma powstać coś nowego. No, więc te jedyne zmiany, badania nad nimi pokazują jednoznacznie, że tak się po prostu gatunki nie zmieniają, nie działa to. I nie pomaga dodawanie przy okazji do tego milionów lat, miliardów lat, bilionów, hekstylionów lat czy ileś. Zresztą łatwo sobie policzyć, że było o wiele za mało czasu, żeby ta cała różnorodność mogła powstać. Wiemy, że przez ostatnie 100 lat czy 150 lat, powiedzmy od czasów Darwina, zaczęto już to wszystko mierzyć, badać, sprawdzać. Przez ostatnie 150 lat, jak były psy, tak są psy. I to są dalej psy. I chomiki, i koty, i wiewiórki, i ludzie. Nie ma ewolucji. Przez ostatnie 150 lat nikt nie zauważył żadnej ewolucji. Jedyne zmiany, jakie były, to były te zmiany nieewolucyjne, o których mówiłem wcześniej. Jeżeli się rozróżnia między jednymi zmianami a drugimi, to zauważy człowiek, każdy myślę, że nie było żadnej ewolucji. Nie zachodzą zmiany ewolucyjne. Więc co? Zatrzymała się ewolucja? Przez 150 lat nagle pyk? A dlaczego miała się zatrzymać? No to jest jedno wytłumaczenie. Drugie jest takie, że nigdy jej nie było po prostu, więc nie ma się co zatrzymywać, bo zmiany ewolucyjne w ogóle nie zachodzą, tylko zachodzą zmiany nieewolucyjne. Wiadomo, nie zachodzą i tyle, ale nic nowego z tego nie powstaje. Albo trzecie wytłumaczenie, zachodzą, ale tak powoli, że nie możemy tego zauważyć. 150 lat, zero zmian. No tak, to załóżmy, że to jest w takim tempie idzie ewolucja. Ale jeżeli to przyjmiemy, to bardzo łatwo sobie wyliczyć. Wystarczy ekstrapolować to na więcej lat. No, że jeżeli 150 lat, zero zmian, no to ile potrzeba, żeby była widoczna jakaś zmiana? 1500? Załóżmy, że 1500 to jest jakaś jedna zmiana, którą już widać. Ale to jest jedna zmiana. Gatunków jest niewiarygodnie dużo. Różnorodność życia jest ogromna na Ziemi. No to sobie teraz pomnóżcie to przez potrzebną ilość czasu i wyjdzie, jakby nie liczyć, jakby tego nie sprawdzać, wyjdzie, że nie było czasu by nawet na to, żeby te zmiany powstały. W ogóle nie było kiedy powstać, gdyby nawet powstawały zmiany, a nie ma żadnego dowodu, że kiedykolwiek były jakiekolwiek zmiany ewolucyjne. Nigdy tego nie zaobserwowano przez 150 lat, pamiętając o tym, że mówimy o zmianach ewolucyjnych, a nie tych wszystkich, które zachodzą sobie naturalnie w rzeczywistości, ale nie są w stanie wyjaśnić zmian pomiędzy typami zwierząt i roślin. No, to tyle powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Mam nadzieję, że ktoś to zrozumiał, bo nie jest to za skomplikowane. Nie jest to skomplikowane, powinno mieć jakieś tablice przykładowe, no ale mieliście wiewiórkę i psa i liście, to może pomogło trochę. Bo to jest zrozumiałe dosyć, myślę, tylko trzeba się tak trochę skupić przez pół godziny i posłuchać, może jeszcze raz posłuchać. Myślę, że to bardzo dobrze pokazuje, że wiara w to, że nie było ewolucji, jest jak najbardziej usprawiedliwiona. I pokazuje też te błędy, które ludzie i ewolucjoniści zakładają, twierdząc, że zmiany nieewolucyjne mogą tłumaczyć ewolucję. Nie mogą. Nie mogą. Sorry, to nie te zmiany. To nic nie wyjaśni. I też błędy popełniają kreacjoniści, którzy twierdzą, że na przykład zmiany te nieewolucyjne nie zachodzą. Oczywiście, że zachodzą, tylko że niech se zachodzą. Tylko że jest ta granica zmian, poza którą i tak się wyjść nie da i już. Nikt tego nigdy nie zaobserwował i to jest sprzeczne ze wszystkim, co wiemy o genetyce i o rzeczywistości. No zapytajcie genetyka, czy tak po prostu organizmy się mogą zmienić w inny organizm i powstać nowa informacja genetyczna tak znikąd. No nie może powstać znikąd, może powstać tylko w wyniku błędu, czyli mutacji. I na tych mutacjach należy się skupić. Jeżeli ktoś chce wierzyć w ewolucję, musi zbadać, czy mutacje naprawdę tłumaczą ewolucję, bo to jest jedyny, podkreślę jeszcze raz, jedyny sposób, jedyny proponowany sposób zmian ewolucyjnych w organizmach. No, to mówiłem ja. Martin, co jakiś czas będą tutaj w tym oczywiście odwyku dalej odcinki o ewolucji. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałem, ewolucja zabiła Boga 150 lat temu i ona w pewien sposób była uzasadniona. Ale 50 lat temu, z hakiem, odkąd genetyka weszła na scenę, to z kolei genetyka zabiła teorię ewolucji.
I myślę, że warto coraz bardziej ludziom o tym przypominać. Pamiętajcie, że to wszystko dzieje się na naszych oczach. Cały czas się zmienia to, co wiemy, i światopoglądy dostosowują się też z opóźnieniem do tego, co wiadomo. Ludzie nie wiedzą, zwyczajnie nie wiedzą o tym, co ja dzisiaj powiedziałem w tym odcinku, bo nikt nie ma czasu, po pierwsze. Po drugie, system powszechnej edukacji jest tak skonstruowany, że promuje jedynie słuszne poglądy zawsze. No tak to działa. Po prostu się wszystkim opłaca mieć jedynie słuszne poglądy. Nie chodzi o to, czy ktoś nienawidzi Boga i dlatego chce, żeby ewolucja była. Wcale nie dlatego jest ewolucja. Ewolucja jest dlatego, że wszyscy w nią wierzą, że ona wygląda, no przynajmniej ta wersja sprzed 150 lat wygląda całkiem sensownie, realnie, prosto, tłumaczy świat bez konieczności udziału Boga. To też jest plus z wielu powodów, nie? Wiadomo, że wszystkie sprawy religijne z Bogiem związane powodują konflikty, takie rzeczy. Ludzie chcą tego unikać, zwyczajnie dlatego. Nie ma żadnych spisków czy coś. To jest po prostu konstrukcja świata i ludzi w szczególności, że naturalnie z siebie dążą do bycia w tłumie. No, jak wszyscy wierzą, no to tak musi być. To jest oczywiste, nie? To jest oczywiste. Nikt nie zbadał, ale to jest oczywiste. No, więc to jest kwestia czasu, edukacji, przełamania swojego strachu przed byciem innym i polemizowania z czymś, co jest ogólnie zaakceptowane. No nie znaczy prawdziwe jest zaakceptowane, to znaczy, że jest zaakceptowane i nic więcej. To może być prawdziwe, może nie być. Poddawać wątpliwość należy wszystko. Niezależnie od tego, ile osób w to wierzy, bo to, czy to jest prawdziwe, czy nie, nie zależy naprawdę od tego, ile osób w to wierzy. Od, no to, nie wiem, pogląd, że to drzewo jest zrobione z marmuru, nie stanie się prawdziwy od tego, jak przekonam 2 miliony ludzi, że to prawda. No nie. To jest też oczywiste, ale trzeba o tym pamiętać. Ja myślę, że to jest tylko kwestia czasu. No i może trochę wysiłku jednak, kiedy przestanie obowiązywać teoria ewolucji, bo ona już nie jest oparta na niczym. Ona została dawno zepchnięta, jeżeli nie sfalsyfikowana. No nie, no bo rzeczywiście no, przez mutacje mogą, teoretycznie mogą zachodzić zmiany ewolucyjne, cała ewolucja może przebiegać, ale to jest prawdopodobieństwo tego już jest tak znikome i ta teoria już jest tak niepewna, wątpliwa, dziurawa i połatana ileś razy, że można zupełnie z czystym sumieniem ją odrzucić jako mało przekonującą. Zdaję sobie sprawę, że jedyną alternatywą jest tylko pogląd, że cała różnorodność życia i wszystko, i ja, i ten pies, co tu był, i wiewiórka, i to drzewo, zostało skonstruowane w ten sposób, żeby być niezmienne, że po prostu jest i już, i zmienia się do pewnego stopnia, do pewnych granic. Musiało zostać skonstruowane tak, jak było, od razu w złożonej swojej formie. I ten pogląd jest jeszcze trudniejszy do zaakceptowania. Bo też wymaga wiary. Ewolucja wymaga wiary, nie tylko wiary, ale teraz w tej rzeczywistości wymaga wiary pomimo faktów, które wiemy. Pomimo tego, że genetyka sugeruje, że ewolucja w ogóle nie powinna zachodzić. Nie ma tu miejsca na żadną ewolucję, bo tak są skonstruowane organizmy, żeby nie zmieniać się, a nie żeby się zmieniać. Żeby się zmieniać tylko do pewnego zakresu, ale żeby nie wyjść nigdy poza ten zakres, tak? To jest skonstruowane. A tymczasem teoria ewolucji mówi całkiem coś innego. Poza tym już nie mówiąc o tym, że to nie pasuje ani do tego, co wykopujemy z ziemi, ani do datowania się nie zgadza. No, po prostu lipa, no. Dobra, o tych odcinkach, o tych dziurach w teorii ewolucji ja tutaj mówiłem i mówić będę jeszcze, bo to jest ważny temat. I teraz to już traciłem wątek, więc się tylko pożegnam i powiem, że komentarze jak zwykle mile widziane na stronie www.odwyk.com. Jak coś pomyliłem, to też piszcie, ja też się mylę często, to jest, przedstawiam oczywiście swój pogląd, więc może się pomylę, na tym polega całe gadanie ze sobą, interakcja z innymi ludźmi, konfrontowanie moich opinii z opiniami kogoś innego, żeby dojść do prawdy, poprawiać błędy, coraz bardziej zbliżać się do tego, jak było naprawdę. Zakładam, że o to nam wszystkim chodzi, nie o to, żeby promować jakiś jedyny pogląd, bo nam się podoba, nie, bo przyjdzie facet i mówi, ja wierzę, że Boga nie ma, bo się na niego obraziłem i będzie teraz mi udowadniał, że jest ewolucja. No ja mam w nosie takie gadanie, idź se gdzie indziej, to nie jest miejsce na to. Więc jeżeli chcesz dociec do tego, naprawdę się zastanowić, jak było naprawdę, naprawdę jak było, a nie co mi się podoba, to zapraszam do rozmowy takich ludzi. Im więcej, tym lepiej, im różne punkty widzenia, światopogląd, różnorodność, tym lepiej. No się wszyscy nauczymy i dojdziemy do czego, jak było. Ja na razie doszedłem przez takie właśnie szukanie, jak było naprawdę. Do takich wniosków, do jakich doszedłem i one są
Jak na mnie, bardzo przekonujące do tej pory, ale nowe fakty i nowe dane się ciągle pojawiają, więc kto wie, no, może ktoś kiedyś odkryje, że organizmy się naprawdę zmieniają, ale może nie przez mutację, tylko przez co innego. No może, no nie wiem. Na razie nie ma takiego organizmu, takiej propozycji, jakichś innych zmian, a ta zmiana to jest w ogóle o kant dupy rozbić, naprawdę. Mutacje, no, litości, no ludzie, pomyślcie trochę, po pierwsze. Po drugie, zbadajcie te dane, czy to wam pasuje. Po trzecie, policzcie trochę i jest wniosek, no, że to jest lipne. A jeżeli nawet nie, jeżeli ktoś jest dalej przekonany, niech będzie, proszę bardzo, bo to jest kwestia jednak wiary, tutaj jest duży margines prawdopodobieństwa jednak, to nie jest coś, co się da udowodnić albo obalić, tutaj zawsze się posługujemy prawdopodobieństwem. Jeżeli komuś na oko wydaje się to prawdopodobne, że organizmy powstawały tak, jak to nas się uczy, od najprostszych form do najbardziej skomplikowanych przez mutacje, niech se wierzy, ale absolutnie nieuzasadnione jest wyśmiewanie się z kogoś, kto jest sceptyczny, bo to on, jego pogląd wymaga dużo mniej wiedzy i jest dużo bardziej prawdopodobny niż pogląd kogoś, kto wierzy w ewolucję. Więc tak naprawdę wiara w te mutacje jest czymś godnym szacunku, bo wymaga dosyć, no, dużej wiary, że tak było, niż wiara kogoś, kto jest sceptyczny i mówi, że tak nie było. To ten, kto jest sceptyczny, po jego stronie jest więcej argumentów silniejszych. No tak to widzę, a oczywiście można się nie zgadzać, ale dla mnie to tak to wygląda. Ja patrzę i tak to widzę. Więc mówię, co widzę. Dobranoc, mówił Martin Lechowicz. Na www.odwyk.com piszcie komentarze, pogadajcie, podyskutujmy, zobaczymy. Może ktoś coś więcej zrozumie, pokaże, przekona się. To ja lecę.